Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Chiliz. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Chiliz jest projektem, który w ostatnim czasie zdobył bardzo duże zainteresowanie wśród społeczności, myślę, że nie tylko kryptowalutowej. Także tutaj w tym odcinku i w specyficzny sposób dla swojego kanału omówię pewne aspekty związane z technologią czy też z bezpieczeństwem tego rozwiązania. Przypominam również, że w takich odcinkach w zielonej ramce, w tego typu właśnie filmach na swoim kanale nie poruszam kwestii związanych z analizą fundamentalną dla projektów, które omawiane są w poszczególnych odcinkach. Natomiast jeśli jesteśmy tutaj przy omawianym właśnie projekcie Chiliz, analiza tego projektu była wykonana już na jednym z kanałów związanych właśnie z kryptowalutami naszej polskiej społeczności. Także zapraszam osoby chętne, które tego jeszcze nie zrobiły, do wyszukania takiego filmu na YouTubie. A tymczasem w kontekście technologicznym, w kontekście bezpieczeństwa tego rozwiązania przyjrzyjmy się, co tak naprawdę tutaj możemy wywnioskować. Jeśli chodzi o stronę główną całego projektu, to mamy tutaj dostęp do szczegółów właśnie konkretnego tego tokenu Chiliz. Token ten jest między innymi tokenem typu LC20 hostowanym na platformie Ethereum i to nam daje pewne możliwości tak naprawdę weryfikacji. Nie mamy tutaj kodu źródłowego smart kontraktu. Na stronie Chiliz nie mamy nawet w kontekście tutaj ikon social media, nie mamy wglądu do organizacji na GitHubie, także podejrzewam, że tutaj ta organizacja stojąca za projektem Chiliz jeszcze tego nie zrobiła. Także w kontekście typowo odnoszącym się do postępu prac nad projektem, prac zespołu deweloperskiego, no nie jestem w stanie nic tutaj ciekawego powiedzieć, bo po prostu nic takiego nie występuje, ale dzięki temu zobaczycie mniej więcej, jak można sobie radzić z tego typu projektami, jeśli chcemy zobaczyć, czy rzeczywiście jakiś kod źródłowy dla tego projektu występuje. Jeśli jesteśmy jeszcze tutaj w kontekście właśnie analizy projektowej, to portal CoinPaprika, zakładka Overview mówi nam, że jesteśmy już tutaj ponad rok z tym projektem na rynku. Nie mamy zakładki Code Progress, tak jak wcześniej wspomniałem, ponieważ tutaj w żaden sposób kod źródłowy, nawet smart kontraktu, nie jest udostępniony. Co też jest dosyć moim zdaniem dziwne, ponieważ to nie jest dużo pracy, żeby taką organizację na GitHubie założyć i w jej kontekście właśnie przedstawić, udostępnić kod źródłowy samego smart kontraktu. Ale oczywiście możemy sobie z tym w pewien sposób poradzić, który za chwilę Wam tutaj zaprezentuję. Na portalu, na stronie projektu Chiliz mamy również dostęp do, a w zasadzie linka do platformy Socios, która ma być głównym tutaj takim technologicznym partnerem, w oparciu o który będzie uruchamiany właśnie token Chiliz. Na tego typu platformie również spodziewałbym się jakiegoś programu typu Bug Bounty, czyli programu, który pozwala społeczności znajdywać i zgłaszać ewentualne błędy w jej używaniu. Myślę, że na ten moment wynika to po prostu z tego, a brak tego programu wynika z tego, że platforma ta jest dosyć młoda. Widzimy nawet, że nie mamy dostępu do aplikacji mobilnych. Mamy tylko informację, że będą one wkrótce dostępne na platformie Apple czy na platformę Android. Także na tę chwilę w tym projekcie nie mamy, że tak powiem, możliwości sprawdzenia tego, jak to się w praktyce realizuje. Ale co w takim razie zrobić, jeśli chcemy mieć pewność, czy jakiś kod źródłowy, czy w zasadzie jakaś logika funkcjonowania projektu technologicznego jest udostępniona i co ona realizuje? Możemy to zrobić w taki sposób, po prostu wejść sobie na portal Etherscan, znaleźć odpowiedni token, w tym przypadku token Chiliz, tutaj korzystając z wyszukiwarki, odnajdujemy token, który nas interesuje. I najłatwiej sprawdzić, czy po prostu
Kod źródłowy został tutaj również przedstawiony przez osoby umieszczające ten właśnie token na platformie Ethereum. A żeby to zrobić, odnajdujemy w prawej części ekranu tutaj wiersz kontrakt, klikamy na jego identyfikator i następnie sprawdzamy, czy odnośnie zakładki kontrakt mamy taki zielony znaczek oraz podpis Verified Contract. W tym przypadku na szczęście tak ma to miejsce, także mamy pewność, że to, co znajduje się na platformie Ethereum, czyli to, co zostało przekształcone do bytecodu, odpowiada temu, co udostępnili właśnie udostępniły osoby odpowiedzialne za ten projekt w samej platformie. Kod źródłowy tutaj oczywiście dla osób chcących dokonać samodzielnego audytu lub dać możliwość przeprowadzenia takiego audytu jakimś osobom czy też firmom zewnętrznym znajduje się tutaj i dzięki temu jest to już powiedzmy czytelne, przynajmniej czytelne dla osób technicznych to, co ten kod, co ten smart contract realizuje. Także tutaj taka drobna ciekawostka z mojej strony, właśnie przedstawiająca, w jaki sposób weryfikować tokeny ERC20, sprawdzać, czy i co tak naprawdę one sobą reprezentują. Także myślę, że jeśli chodzi o moje zdanie na temat projektu Chiliz, to już wszystko. Na ten moment według mnie wiem, że jest duże zainteresowanie tego tokenu na rynku, natomiast nie mamy żadnego tutaj jeszcze dowodu w postaci czegoś działającego. Mamy jedynie tokeny, których cena ostatnio bardzo rosła, natomiast nie mamy aplikacji mobilnych korzystających z platformy Socios, co pokazałem. Sama platforma przez interfejs webowy też jeszcze nie jest dostępna. No, spodziewam się i domyślam, że to wynika właśnie z bardzo wczesnego etapu rozwoju. Jeśli chodzi o kod źródłowy, to do wglądu jest poprzez Etherscan. Według mojej wiedzy tego typu token nie ma na rynku jeszcze na tę chwilę konkurencji, także to też może być dobry znak dla przyszłej adopcji tego rozwiązania. Może spojrzymy na projekt za jakiś czas, kiedy już ta platforma będzie uruchomiona, kiedy będzie można prześledzić jego działanie, kiedy będzie można sprawdzić właśnie funkcjonowanie tych aplikacji mobilnych. Na ten moment nic więcej tak naprawdę w kontekście analizy projektowej nie da się tutaj powiedzieć. Także dziękuję Wam za poświęcony czas. W razie pytań zapraszam do sekcji komentarzy pod tym linkiem i zachęcam również do odwiedzania pozostałych kanałów Kryptonarodu. Dziękuję Wam, cześć.